Uwielbiam Skittles. Ja też chcę. Ale ta paczka jest za mała. Ta będzie w sam raz. Wow, to niesamowite. Czy jesteście gotowi do walki o tę nagrodę? Jak najbardziej. No to start. Ta paczka Skittlesów będzie moja. Użyję do malowania wszystkich moich pędzli i będę najszybsza. Ważne, żeby zrobić to porządnie, a nie szybko. Po co nam w ogóle pędzle, skoro mamy palce? Super. Czas minął. Gotowe. U mnie również. Ja też już skończyłam. Dobra robota, świetne rysunki. Hurra! A oto wasza nagroda. Co? Wow, to dopiero eksplozja. Ojej, ile Skittlesów. Pyszności. O, już jesteście gotowi? Tak. Więc poznajcie swoją nagrodę. Cała góra pysznych batonów. Wow. Gotowi? No to zaczynamy. W międzyczasie popilnuję tych smakołyków. Ej! To jest nasza nagroda. Najpierw trzeba ją wygrać. I właśnie wygram tę rundę. Rysujcie, rysujcie. Mam pomysł. Jeśli użyję palców, to rysunek wyjdzie o wiele lepiej. Można również mieszać farby i uzyskać nowe kolory. Właśnie tak. Zaraz narysuję tak arcydzieło. Awesome! Cool! Super. Czegoś mi tu brakuje. Wiem. Tuż do rzęs. Niezastąpiony pomocnik wszystkich dziewczyn. Idealny do malowania. Właśnie tak. Wow, super. Zakotczę się. A jak idzie Monice? Doskonale. Muszę jeszcze tylko narysować. Nie mogę się doczekać nagrody. I jeszcze tutaj? Co? Co to za plama? W ten sposób na pewno nie wygram. Yummy. Mam pomysł. To takie dobre. Opakowania, właśnie tego potrzebuję. O tak. Super. Za chwilę zobaczycie najlepszy rysunek w historii. Co? Dlaczego mi nie wychodzi? Nie poddam się. Muszę wygrać. Nie, no to kompletna porażka. Dlaczego muszę rysować czekoladę zamiast ją jeść? To jakieś niesprawiedliwe. Mam tego dosyć. Co? Zach, dlaczego to zrobiłeś? Mój rysunek został zrujnowany. Czas się skończył. Pokażcie pracę. Hurra! Jeszcze nie skończyłem. To co, wygrałam? Co to za okropieństwo? Nie. A ja? Zach, stać cię na więcej. Tu jest najlepsza praca. Wow, wow. Brawo. Nagroda jest twoja. Hurra, moje ulubione smakołyki. Monika, ostrożnie. Wow. Ja chyba śnię. Tak dużo moich ulubionych przysmaków. Uwielbiam to. Pyszności. Gotowi, żeby zobaczyć kolejną nagrodę? Co tam jest? Co to?
Proponuję założyć okulary przeciwsłoneczne. Ojej, to coś oślepiającego. Ostrzegałam was. To opaska na oczy? Tak, z nią jest o wiele lepiej. Jakoś tak przyjemniej rysować z zamkniętymi oczami. To wręcz prościzna. Wygram z zamkniętymi oczami. Hurra, to działa! Czuję, że to będzie arcydzieło. Podglądać nikt nie zabraniał. Wow, Emma bez urazy, ja po prostu chcę wygrać. Czas minął. Pokażcie swoje rysunki. Patrzcie, pierwsze miejsce. Co za bohomas, nie mogę uwierzyć, że to ja narysowałam. Ups, no, tragedii nie ma. Kto wygrał? Zak, twoja praca jest najlepsza. Trzymaj. Po prostu miał szczęście. Wow. Jestem bogaty, hurra, w końcu jestem bogaty. Wasza nagroda. Banan? Oj, nie, tu jest wasza nagroda. Wow. To nowy zegarek. Można na nim słuchać muzyki. Słuchawki? O tak. Niezły kawałek. Zamurowało was. Czas start. A ja sobie coś przekąszę. Muszę wygrać. Austin, przykro mi, ale to ja wygram. Dokładna kopia. Mam plan. Najlepszy rysunek. Super. Monice, tak świetnie idzie. Mam pomysł. Pringles nie, piórnik też nie. Kola, tego potrzebuję. Monika, chcesz się napić? Tak, chętnie. O nie, tylko nie to. Dobrze ci tak. Bingo. Wiem. Austin, ja i tak wygram. Po co mam rysować zegarek na papierze, skoro mam rękę? Nie wychodzi mi. Ojej, Austin ma taki wspaniały rysunek. Mam pomysł. Austin, częstuj się. Ojej, dzięki. To jest pyszne. Jedz sobie, a ja tymczasem trochę poprawię twój rysunek. Naprawdę dzięki. Co? Co zrobiłaś z moim rysunkiem? Czas minął. Pokażcie swoje prace. Co sądzisz o moim rysunku? Nie. Stać cię na więcej. Zasłużyłem na pierwsze miejsce. Nie, to też się nie nadaje. A co sądzisz o moim zegarku? Wow, jest super. Monika, świetnie sobie poradziłaś. Super, bardzo się starałam. To niesprawiedliwe. To ja powinienem wygrać. Hurra! Auć, to bardzo boli. O nie! Zegarek się rozbił. Co my tam mamy? Ta-dam! O nie! Co to za ohyda? To są moje kredki. A te są moje. Została tylko jedna. Start, a ja wam nieco utrudnię. Co to za ostrzał? Muszę rysować bez względu na wszystko.
nie mogę się skupić. Czas minął. Ups, narysowałam nie to, co trzeba. Ja też. Oj, jaka szkoda, że nie wygram. Dziewczyny znowu mnie wystawiły. Zak, wspaniały rysunek. Masz za swoje. Łap swoją nagrodę. Fuj, zdejmijcie ze mnie to obrzydlistwo. Nie, wygrałeś to uczciwie. To przecież nie jest prawdziwe. Lili, chcesz dotknąć? A może ty, Emma? Fu, zabierz to ode mnie. Co chodzi tym razem? Tym razem czeka na was piękna korona. Żeby ją zdobyć, trzeba ją narysować. Więc postarajcie się. Czas, start. Muszę wygrać. Chcę tę koronę. Będzie mi pasować. Chyba mi wychodzi. Korona będzie moja. Nie ma innej możliwości. Muszę ją zdobyć. Myślę, że nie mam żadnej konkurencji. Mój rysunek jest najlepszy. A teraz dodam jeszcze trochę brokatu. Wow, to jest piękne. A nie mówiłam? Pokonam was z łatwością. Z łatwością? Zaraz zobaczymy. Mam pomysł. Po co mi jakaś tam korona? Skoro mogę sobie wyciąć własną. Dziewczyny, wasz czas się skończył. Nadszedł czas na pokazanie rysunków. Jestem gotowa. Patrzcie. No, no. Nie, Emma, to jest po prostu okropne. Ale dlaczego? A praca Lili wręcz przeciwnie. Jest piękna. Dziękuję. Nie, Bella, twoje origami też nie nadaje. I wszystko jasne. Naszą dzisiejszą zwycięzczynią jest Lili. To ona otrzymuje tę wspaniałą koronę. Jesteś gotowa, żeby ją przymierzyć? Na coś takiego zawsze jestem gotowa. Spójrzcie, jak pięknie w niej wyglądam. Po prostu klasa. Tak w ogóle to ja też mam koronę. Oto i ona. I jak? Co powiecie na mój nowy wizerunek? Wyglądasz jak królowa kosza na śmieci. Lili wygląda zdecydowanie lepiej. Zawsze wyglądam lepiej. Ojej, jaki uroczy jednorożec. Wow. Ale żeby go zdobyć, trzeba go narysować. Więc do dzieła i powodzenia. Czas, start. On jest uroczy. Chcę taką zabawkę. Matko, co ja tu robię? Chyba jako jedyny jestem zdrowy na umyśle. Skończyłem. Komu pokazać rysunek? Skończyłeś? To wygląda strasznie. Tak, co to za bohomas? Co powiedziałyście? Jak śmiecie? No dobra, ubiłyście mnie. Już po was. Dlaczego on jest taki zły? No właśnie. Co ty tam rysujesz? Co zrobić, żeby wygrać? Wiem, mam pomysł. Zaraz wam pokażę. Co ty robisz? Nieważne. Skończyłam rysować. A co to za intrus? Jak śmiesz siadać na moim rysunku? Ty paskudna mucho. Dorwę cię. Tak lepiej. Ej, a co z moim rysunkiem? Myślę, że twój jednorożec cierpi. Teraz ja się pośmieję. I czas się skończył. Pokażcie swoje prace. Nie chciałam mu zrobić krzywdy. Taki rysunek się nie nadaje. A co sądzisz o moim? Andy, twój jest o wiele lepszy. Spójrzcie, co ja wymyśliłam. Sama jestem jednorożcem. Myślę, że się wam spodoba. To wygląda dziwnie. A mnie się podoba. To bardzo oryginalny pomysł. Wygrałam, prawda?
Przecież wymyśliłam coś fajnego. Nie krzycz, ja też mogę wygrać. Myślę, że zwycięzcą jest Andy. O tak, wiedziałem. Czyli jednorożec jest twój. Nie chcę go. On jest mój. Oddaj go. Puszczaj. To jest moja zabawka. A ja wcale go nie chcę. O nie, co zrobiłaś? Rozerwałaś go na części. Wszystko twoja wina. Dlaczego go ciągnęłaś? Co wy narobiłyście? Biedny jednorożec. To tylko zabawka. Gdzie jest nasza nagroda? A, tak, nagroda. Proszę, dziś na was czeka fontanna Coca-Coli. Co wy na to, dziewczyny? I oczywiście czas start. Wow, cała fontanna Coca-Coli. Na pewno wystarczy mi na długo. Wiem nawet, co trzeba zrobić, żeby narysować ją idealnie. Potrzebuję do tego coli. Rysunek będzie wyglądał naprawdę realistycznie. Myślę, że wychodzi świetnie. O nie, Emmie za dobrze idzie. Trzeba jej troszkę utrudnić pracę. Myślę, że mentosy poradzą sobie z tym. Najważniejsze, żeby trafić prosto do szklanki. Nie, moja kola, mój rysunek! Oh my God! Teraz muszę podkraść farby Lili. Masz za swoje. Ej, a gdzie się podziały moje farby? Nie wiem. Został tylko zielony kolor. Okej. Uwaga, czas minął. Pokażcie mi swoje rysunki. To nie ja go zepsułam, to Bella. Nie obchodzi mnie to. Rysunek jest okropny, nie nadaje się. No. Narysowałam najlepiej, jak potrafię. Bardzo podoba mi się praca Belli. Jest przepiękna. Starałam się, jak mogłam. I nie na darmo, ponieważ to ty wygrałaś. Au, super! Mogę wypić całą tę kolę? Sama? Tak, jest cała twoja. Ekstra. Też byśmy się napiły. Właśnie. Czytasz w moich myślach? Potrzebuję słomki. Tak, to genialny pomysł. Co zrobiłyście? Gdzie jest kola? Ojej, to się źle skończy. Nie zrobiłyśmy tego specjalnie, naprawdę. No dobra, przepraszam. Tym razem nagrodą są pianki marshmallow. Super! Spójrzcie, jakie są fajne. To czerwone marshmallow. Można z nich ulepić różne kształty. Na przykład taką kubkę. Jaka śmieszna. Ale fajnie ci to wyszło. Tak, całkiem zabawnie. Całkowicie się z wami zgadzam. Ale koniec żartów, bo czas start. No dalej, rysujcie. A przy okazji nowa zasada. Spróbujcie narysować kubkę bez użycia farb. Ciekawe, jak to zrobicie. Ale jak to bez farb? Nie wiem. Wymyślcie coś. Już wiem. Mam przecież błyszczyk. I jest też Nutella. Z niej wyjdzie piękna kubka. Na przykład właśnie taka. Ej, a co to jest? Dlaczego na moim rysunku jest kupa? Czekaj, sprawdzę, co to jest naprawdę. Czy ty to jesz? Fuj, zaraz zwymiotuję. Idealne wyczucie czasu. Teraz mam czym rysować, super. Teraz na pewno mi się uda. Chyba już mi się udaje. No nieźle. Odsuń się, nie podglądaj. Nie krzycz na mnie. Co ja mam zrobić? Wiem, przydałby mi się mój ulubiony glutek. W dodatku jego kolor jest wręcz idealny. Ale on jest lepki. Przykleja mi się do rąk i kartki. Co to ma być? Muszę coś z tego ulepić. O nie, cała się pokleiłam. Co teraz robić?
tym już nic nie zrobisz. Uwaga! Czas się skończył. Chcę zobaczyć rysunki. Jestem gotowy. To nie ja, to Andy. Co to jest? Fuj, co za obrzydliwość. To się nie nadaje. A u mnie no pokleiło się. Nie, to też nie jest dobre. A tu moja praca. Co o niej sądzisz? Bardzo mi się podoba. Andy, świetnie sobie poradziłeś. Dostaniesz kubkę z pianek marshmallow. Give it to me. Pasuje idealnie. I wygląda jak kapelusz. Daj mi też spróbować marshmallows. Ja też poproszę. A dla mnie co zostało? Tylko oczy? Wszystko mi jedno. Pianki smakują tak dobrze. Zgadzam się. Są pyszne. Prawdziwa uczta. No dobra, to zjem te oczy. A gdzie jest nasza nagroda? Nagroda? A, tak, zupełnie zapomniałem. Ale nie szkodzi. Mam pomysł awaryjny. Co powiecie na gigantyczny popyt w kształcie serca? Myślę, że to całkiem fajna nagroda. Poza tym, jeśli zacznie się nim bawić, naprawdę trudno jest przestać. To bardzo wciągające. Dobra, macie minutę do narysowania go na kartce. Start! Mam pomysł, sprawię, że moja praca będzie niepowtarzalna. Wszyscy narysują serce na papierze, a ja zrobię serce z papieru. Wygląda fajnie. Muszę tylko dodać kolorów, żeby nikt nie mógł odróżnić go od prawdziwego popyta. Według mnie to wygląda jak tęczowy Bahamas. Ja nie potrzebuję pędzli. Będę malować palcami. Będzie o wiele ładniej. No pięknie! To jest to, na pewno wygram tę rundę. Nikt nie jest w stanie zrobić tego lepiej. Tak, twoje bezgroły trudno będzie powtórzyć. Ojej, co robić? Moje serce nie wygląda jak popyt. Chyba uratuje mnie mój znaczek. Ma idealny kształt i jest w tym samym kolorze co popyt. Muszę tylko dopasować rozmiar. Teraz jest okej. Takie serce będzie idealne. Wystarczy je odrysować. No wszystko idzie świetnie. Mam szansę na wygraną. Ale super zabawka. Ojej, zupełnie zapomniałem. Dziewczyny, czas dobiegł końca. Pokażcie swoje rysunki. Kate, no nie rozumiem, co narysowałaś. To jakieś bazgroły. A co sądzisz o mojej pracy? Mary, no nie jest źle. Ale spodziewałem się czegoś więcej. A co z Lili? Wow, bardzo mi się podoba. Lili, wygrałaś. Dlaczego? Ja też się starałam. No to Mary wygrała. A co ze mną? Ja też chcę popyt. Starałam się. No to ty wygrałaś. Albo ty... Dobra, wystarczy, mam tego dosyć. Same zdecydujcie, kto wygrał. Mnie to nie obchodzi. Ale piękny. On jest mój. Chcę go mieć. On powinien być mój. Ciekawe, jak skończy się ta wojna. No to było ciekawe. Bardzo mi się podobało. No kiedy pojawi się prowadzący? I gdzie jest nasza nagroda? Jestem! Macie dziś wielkie szczęście. Czeka na was naprawdę fajna nagroda. Ten mały, puszysty kotek będzie waszym prawdziwym przyjacielem. Co za słodziak! On jest taki uroczy. No naprawdę przesłodki. No myślę, że on sam o tym wie. Aby zdobyć kotka, trzeba go dobrze narysować. Życzę powodzenia. Czas, start! Czy już zaczynamy? W takim razie muszę rysować szybciej. Hej, ostrożnie! Daj spokój, nie maruć. Co mam narysować? Myślę, że byłoby fajnie, gdybym po prostu narysowała słodkiego kotka. Znam też sprytną technikę. Jedno słowo może stworzyć fajny rysunek. Oh.
No, no, to naprawdę dobrze wygląda. Myślę, że ja też z tego skorzystam. Kurczę, chyba robię coś nie tak. Muszę spojrzeć. Tu mała kreska. Tu łapki. No to jest to. Nie, wyszło okropnie. To nie jest dobra praca. Kurczę, to była ostatnia kartka papieru. Trudno, będę musiał narysować na stole. Austin nigdy nie był zbyt inteligentny. Oczywiście nie dostanie kotka. Mam większą szansę, bo mój rysunek wygląda całkiem fajnie. Brakuje mi tylko mojej magicznej walizki. No tak lepiej. Z pewnością znajdę tu wszystko, czego potrzebuję. To niesprawiedliwe. Nie wolno nam używać rzeczy z zewnątrz. Dlaczego miałabym zwracać uwagę na uczciwość, skoro mam pieniądze? Za pomocą kleju i cekinów chcę zmienić zwykłego kota w kota w stylu glamour. Myślę, że nie będzie miał nic przeciwko. Teraz mój kotek jest tak samo błyszczący jak ja. Będziemy razem błyszczeć. Pozbędę się tylko nadmiaru cekinów. Ojej, co się dzieje? Cindy, to wszystko przez twoje błyskotki. Ej, fajny rysunek. Pozwól mi go dotknąć. Nie, bo go zepsujesz. No to podkradnę ci słoiczek z brokatem. Bardzo chcę ozdobić mojego kotka. Złodziej, nawet nie wiesz, jak tego używać. Co tu trzeba wiedzieć? Wystarczy posypać nim mojego kota. Kurczę, chyba trochę przesadziłem. Po co w ogóle wziąłem te twoje błyskotki? Ostrzegałam cię, że to kiepski pomysł. Dobra, czas minął. Zobaczmy, kto co narysował. No, no, widzę, że się staraliście. Tak, co sądzisz o moim rysunku? Lucy, czy myślisz, że jest podobny do tego słodziaka? Nie, w ogóle nie jest podobny. To nie jest dobra praca. A ja jestem pierwszą osobą, która narysowała obrazek na stole. Dostanę plusa za oryginalność? Raczej minusa za głupotę. Puszku, nie patrz na te bohomazy. Cindy, a ty co tam masz? Zrobiłam kota w stylu glamour. Wow, to jest niesamowite. Puszek mówi, że chciałby zostać twoim przyjacielem. Cindy, gratulacje. Puszek jest cały twój. Pokocha życie ze mną. Niczego mu nie odmówię. Przynajmniej pozwól nam pogłaskać to najsłodsze stworzenie. Jeszcze czego? Zabierajcie ręce. Nie macie pojęcia o manierach. Dobrze, że puszek trafił do mnie. Mój ołówek jest gotowy. Czeka na początek rysowania. Mój też. I ja też jestem gotowy. Ja też jestem gotowa. Rysujmy już. Skoro tak, no to czas na nagrodę. O Boże, ona nie ma oka. Co się z nim stało? Jeszcze nic, ale za chwilę je zjem. I dopiero wtedy wróci na swoje miejsce. Jak to możliwe? To tylko magiczna sztuczka. A wy już się boicie, tchórze. Chcecie się dowiedzieć, jaka tym razem czeka na was nagroda? Otrzymacie to pyszne, żelkowe oko. O, wow! Jakie ogromne! Musi być pyszne. Żeby to sprawdzić, trzeba je fajnie narysować. A macie na to tylko minutę, więc postarajcie się zrobić to jak najszybciej, bo czas ucieka. Mam nadzieję, że nie będę miała problemu z narysowaniem oka. I wiem, co mi pomoże. W mojej magicznej kosmetyczce zawsze znajdzie się coś, co mnie uratuje. Tym razem jest to paletka do makijażu. Przyda się, żeby podkreślić oko. Użyję jej też do rysowania. Wygląda całkiem fajnie. Bardzo mi się podoba. Chociaż użyję jeszcze flamastra. Przyda się też troszkę tuszu do rzęs. No już wygląda jak prawdziwe. Ale czegoś jeszcze brakuje. Myślę, że potrzebuję rzęs.
wyszło idealnie. Jestem taka szczęśliwa. Idealnie? To jest okropne. Wygląda jak z horroru. Spojrzę, jak idzie Jess. Ojej, muszę się pospieszyć. Kurczę, co ja teraz zrobię? Ołówek się złamał. Jaka szkoda, zwłaszcza, że nie mamy temperówki. I nigdy jej nie mieliśmy. O rany, co robić? Wiem, po prostu naostrzę ołówek ustami i zębami. No i gotowe. Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Mogę w spokoju dorysować gałkę oczną. Już prawie skończyłyście, a ja mam problem z narysowaniem koła. Może po prostu przekręcę kartkę. To jest to! To naprawdę zadziałało. To było takie proste, a ja nie mogłem wymyślić, jak narysować idealny krąg. Ojej, przepraszam, nie chciałam tego zrobić. Jak mogłaś? Zniszczyłaś mój rysunek. Zepsuję ci za to twój. Przestań się przepychać. Dobrze ci tak, a masz. Jejku, kłócą się jak małe dzieci. Spokój! Nie jesteśmy na podwórku. Przy okazji wasz czas dobiegł końca. Chcę zobaczyć rysunki. Pokażcie. Proszę spojrzeć. Suzy, nie spisałaś się zbyt dobrze. Zrobiłaś straszną pracę. Zak, ty też. Jakieś kreski. Odpadasz. No ale Jess wykonała świetną robotę. Dlatego to właśnie ona dostaje żelkowe oko. Hurra, nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Zobaczcie, jakie jest duże. Musi być pyszne. Czas się przekonać. Myślę, że musisz się nim podzielić także ze mną. Nie, nie muszę. Daj mi je. Mam już tego dość. Znowu się kłócą. To straszne. Rzeczywiście zachowują się jak dzieci. No zostaw, to ja je wygrałam. Ojej, gdzie jest oko? Oddajcie mi je. Ojej, to musiało boleć. I to bardzo. Dlatego nie odzyskacie już oka. Sama je zjem. Ci wózka. Wszystko przez ciebie, Zak. Dobrze wam tak.